nie wiedziałam, jak bardzo ich potrzebuję, póki ich nie zastosowałam. Taki kosmiczny glut. Tak, strasznie nie lubiłam tego uczucia. Dzień dobry! Ostatnio o sztosowych kosmetykach było na sam koniec 2021 roku, więc dawno temu. Mam teraz przed sobą moje ukochane kosmetyki. Niektóre używam od kilku miesięcy, niektóre mam od kilku tygodni. Wszystko jest rewelacyjne, jest co tu rzeczy i do makijażu, i do pielęgnacji. Ja przez ostatni czas rzadko kręcę filmy tego typu i jak coś już się w nich znajduje i te filmy są, to te produkty są dla mnie mega, mega, mega wyjątkowe. Przez wiele lat potrafiłam kręcić ulubieńców co miesiąc i naprawdę rotować te kosmetyki bardzo mocno. Teraz jestem dużo bardziej restrykcyjna i rzadko wymieniam coś, co mam, bo staram się już jakby tyle nie rotować i mieć swoje ulubione produkty, jeśli one są naprawdę tak sztosowe. I przy tylu latach doświadczenia, bo przypomnę, że za chwilę kanał będzie miał 10 lat, już po prostu szybciej wiem, co działa, co nie działa, jakie są moje potrzeby i tak dalej, więc zaczynamy. Zacznijmy od makijażowej rzeczy, która pochłonęła mnie totalnie, którą noszę od kilku pięknych miesięcy i jest to rozświetlacz z Be Perfect. Ten konkretnie jest z serii Get Wet i ma żelkowatą konsystencję, że jak wciśniecie palec, no to zostaje odcisk palca. Mój ulubieniec to kolor Holo Glaze. To nie jest nowy produkt, jeśli chodzi o Be Perfect, ale jest to produkt, który ja dawno temu odłożyłam na półeczkę, bo spodobał mi się, kiedy swatchowałam i wróciłam do niego po jakimś czasie i uwielbiam efekt, który daje. Wygląda przepięknie sam, ale też nałożony na róż, albo nałożony zamiast różu, w miejsce różu i rozświetlacza, bo bardzo pięknie konturuje cały policzek. Ten blask jest bardzo widoczny, jest bardzo mocno różowy, i zdecydowanie bardziej widać to jakby na żywo niż w kamerze, więc to co widzicie, to jest wersja totalnie light. Bardzo go lubię nakładać albo zbitym pędzlem, albo wklepać po prostu palcem. A najchętniej jedno, a potem drugie, żeby było go jeszcze więcej. O tak. To jest najpiękniejszy różowy blask, jaki moje oczy kiedykolwiek widziały. Jako że euforia, wiecie, jeśli dałoby się przedawkować mówienie o euforii, to wydaje mi się, że na moich social mediach może tak być. Ale słuchajcie, już nie powtórzę tego słowa nigdy, bo chodzi o inspiracje makijażowe i diamenciki takie, cyrkonie. To jest totalnie znana rzecz. Regularnie zaczęłam ich używać na co dzień, właśnie od kilku miesięcy, właśnie z euforiowymi, z inspiracją z euforii, bo tam dużo dziewczyn nosiło je właśnie tak na co dzień. I ja chciałam wam powiedzieć, jak łatwo i tanio takie sobie kryształki kupić, bo wystarczy wpisać na Allegro karuzela, czyli wiecie, taka opcja, że macie tutaj do wyboru. One tutaj były posortowane, tylko się, wiecie, wywaliły. Trzeba było wsypać byle jak. Kiedyś to posortuję to? Nie, nigdy tego nie posortuję. Spójrzmy prawdzie w oczy. Takie coś, taka karuzela kosztuje od 2 do 4 zł. I jest tutaj bardzo dużo tych diamencików. Więc wpisujecie w Allegro karuzela z ozdobami, karuzela z diamencikami, z cyrkoniami i wyskakują wam właśnie takie małe cuda, gdzie za 20-30 zł możecie nakupić sobie tego mnóstwo i mieć po prostu praktycznie, że do końca życia kryształki, cyrkonie, takie jakie chcecie, w kolorach jakich potrzebujecie. Ja dzisiaj sobie przykleiłam niebieskie do tej pięknej niebieskiej kreski. Tak. Trzecia rzecz, bo tak, pierwsze to rozświetlacz, drugie to diamenciki, a trzecia rzecz, która tak pięknie mi się błyszczy na twarzy, to jest magiczny produkt i to jest to wszystko, co tu widzicie na dolnej powiece. Wojtek, skręć lampę, a nie skręcaj aparatu, żeby było najsłabsze światło możliwe. Zobaczcie teraz, i to wszystko, co tu mi się pod okiem świeci, widzicie? To jest po prostu cudo. Ten produkt nazywa się Sugar Frost i jest z marki Glam Shop, czyli z naszej polskiej marki. Słuchajcie, można powiedzieć takie foliki tego typu, zwłaszcza w takich pięknych, naprawdę opalizujących kolorach,
Już od jakiegoś czasu były popularne, ale nie były polskimi produktami, bo były na przykład Tami Tanuka, a trzeba było to sprowadzać i tak dalej, to nie było takie łatwe. Cieszę się, że nasza polska marka Glam Shop ma coś takiego i w tym miejscu chciałam Wam na pewno powiedzieć, że możecie kojarzyć takie cuda jako ozdoby do paznokci i to nie jest to samo. Te do paznokci nie będą dobre do waszych oczu i one mogą ranić wasze oczy. Kiedy dostaną się do oczu, to mogą naprawdę powodować naprawdę bardzo, bardzo niemiłe stany. Bardzo ciężko nad nimi zapanować, w przeciwieństwie do zwykłego brokatu, który jest bardzo ciężki, a ten produkt jest bardzo lekki i lotny, może was skrzywdzić w oczy, więc kupujcie takie ozdoby konkretnie do zastosowania na oczkach, bo wtedy będą wasze oczy bezpieczne. A fajnie mieć dwoje sprawnych oczu. Spoko sprawa, fajna rzecz, takie oczy, ja polecam bardzo mocno. Ten kolor, który ja uwielbiam, to jest cukrowy szron i jest przepiękny, słuchajcie, od zielonego przez złoty, różowy i pomarańczowy, tak. Wszystkie te kolory są właśnie w tym jednym małym słoiczku. I to jest produkt, który w dosyć charakterystyczny sposób trzeba nakładać, trzeba się nauczyć z nim pracować, bo on w ogóle pracuje zupełnie inaczej niż cokolwiek innego w świecie kosmetycznym. I teraz pytanie do Was, czy chcecie, żebym zrobiła taki film w ogóle o produktach tego typu, z jakich mamy marek, jakie są kolory, ile to kosztuje i jak to nakładać, żeby było i trwałe, i bezpieczne, i wyglądało fajnie, bo słuchajcie, tu jest łatwo przedobrzyć. Bardzo łatwo jest po prostu nabrać tego trochę na palec, wklepać na oko i nagle robi się nam taki kosmiczny glut. Taka gruba, stara powieka, ale bardzo mocno błyszcząca. Więc dajcie znać, czy to czy coś takiego, czy macie taką potrzebę, czy takie iskierki, to może jest coś takiego dosyć niszowego i nikt tego nie za bardzo używa, tylko ja się tym jaram, bo to tak świeci na maksa. No dobra. Kolejna rzecz to produkt, który... w którym się rozkochałam. Jest jednym ze świeższych tu produktów i jest to, pokrótce mówiąc, żel do brwi, bardzo mocno utrwalający marki NYX. I to jest Thicket Sticket i to się nazywa Brow Mascara, Thickening Brow Mascara. I jak odkręcicie to, to szczoteczka wygląda okropnie, bo ona jest cała, nie dość, że w glutowatej formule, to jeszcze w tej glutowatej formule macie włoski, więc wygląda to naprawdę jakby coś tam się wydarzyło w ogóle, jakbyście skota zczesały takie krótkie włoski i włożyły do środka do produktu, ale spokojnie, co tak ma być? Ten produkt naprawdę ma fajne właściwości pogrubiające brwi. Jeśli trochę za dużo formuły nakłada Wam się na grzebyczek, to po prostu spokojnie z końcówki ściągnijcie. Ogólnie bardzo lubię używać tego produktu w taki sposób, że pierwszą warstwę nakładam pod włos, a potem kolejne, można powiedzieć, 3-4 takie przejazdy wyczesania robię już w kierunku, w którym lubię, żeby moje włoski były ułożone. Ten sposób pozwala mi na pełne pokrycie włosków, można powiedzieć, od każdej strony i na wyczesanie ich w tak mega grzeczny sposób, że ja, wielka fanka brwi po laminacji, jeśli moje brwi, czyli teraz takie, jakie one są bardzo dawno po laminacji i w ogóle te włosy nie pamiętają, jakby one już żyją własnym życiem, nie pamiętają tej laminacji, no to dostaję efekt laminacji po kilku ruchach. I to jest jedyny tak silnie i tak mocno i tak przyjaźnie z ręką działający produkt do brwi, który zarazem utrwala włoski w danym kierunku, przy okazji nadając im kolor. Kolor, który mam, to jest Cool Blond i bardzo polecam, jeśli właśnie macie ochotę posiadać brwi jasne, chłodne. Ten produkt zasługuje na piedestał. Jest wspaniały. Nadszedł ten czas. Jest to teraz ten czas. Zastanawiałam się, kiedy on przyjdzie, już od kilku lat, czyli moment, w którym autentycznie przerzucę się z pomadek płynnych, matowych na jakieś inne. To już trwa od dawna, od wielu miesięcy, więc oficjalnie mówię, że częściej używam zwykłych pomadek, częściej niż pomadek płynnych, zastygających, słuchajcie, ale te, które totalnie królowały w mojej kosmetyczce, na toaletce, w ogóle ze mną, to pomadki marki Fenty i mówię o tych slimach. Fenty ostatnio wydało sporo produktów do ust i tych takich bardziej błyszczących, błyszczykowatych, kryjących błyszczyków, półprzezroczystych błyszczyków. Mają też takie pomadki, wiecie, wklikiwane w opakowanie, ale ja teraz mówię o tych takich, które już od dawna były w marce Fenty. I to są najbardziej komfortowe
matowe pomadki w naprawdę przepięknych kolorach, bo te kolory wszystkie są takie piękne po prostu w tej marce, że to jest kosmos. To jak one suną po skórze, tu robię wam swatche moich ulubionych. Tutaj macie te kolory, to jest czarny, ale jednak taki szary, trochę taki węgiel z ołówkiem. Potem jest przepiękny, taki ciemny, ale podszyty, zobaczcie, ten kolor jest taki podszyty różem takim pięknym. Potem ostry różowy, który mam teraz i cudowny brąz, taki 90s, po prostu niczym niesmagane. Zobaczcie, jak one się rozcierają do jakiego koloru. Jak to pracuje w ogóle z ręką, z palcem, z człowiekiem, no po prostu... O! Piękny, trwały mat, który ani tu się, tu się nie zbiera. Nie robi się takie odcięcie brzydkie. Pięknie się rozmazują, tak jak widzicie, kiedy robiłam te usta, które teraz mam. Po prostu te pomadki same pracują z człowiekiem, a po kilkunastu minutach one w pewnym sensie zastygają, na tyle, że na przykład nie zostają w ogóle na szklance, kiedy pijecie, ale absolutnie nie czuć najmniejszego ściągnięcia. Ja dzisiaj mam dość suche wargi, mam też skórki suche i po prostu zobaczcie sobie, jak usta przy tym wyglądają. Ten kremowy, ultra kremowy kolor idealnie pokrywa usta, nie podkreślając specjalnie tych jakichś takich, wiecie, suchych fragmentów i absolutnie najmniejszego dyskomfortu nie ma. Można zapomnieć o tym, że matowa pomadka mogła dawać dyskomfort. Ja mam tutaj trwałość, której potrzebuję, czyli taka, która jest ze mną do momentu, kiedy zjem porządny posiłek. Kiedy coś naprawdę, jak wiecie, gryzę. Ale kiedy piję, to cały czas jest i jest cudownie i jest mega komfortowa. No i teraz już też nie są obowiązkowe maseczki, więc może wiele z was to odczuje tak makijażowo. Czasami może nawet podświadomie, że nagle częściej mamy kolorowe usta, mamy podkreślone mocniej usta, bo ja zawsze tak formowałam maskę, zawsze tak musiałam mieć ubraną, że nieważne co powiem, to żeby moje usta nie dotykały mi maski, bo tak strasznie nie lubiłam tego uczucia. Jeśli wasze usta były pomalowane i tak mieliście z maską, no to mogło się wszystko rozmazać tam pod spodem, no. Okej, przechodzimy teraz do pielęgnacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, to zacznę od marki Basic Lab, która jest sponsorem tego odcinka. Oczywiście z kodem RLM macie minus 20% na wszystkie nieprzecenione produkty Basic Lab. A teraz o moich dwóch totalnych sztosach. Są to dwa produkty, które ostatnio ja nie wiem, nie wiedziałam, jak bardzo ich potrzebuję, póki ich nie zastosowałam na swojej twarzy. Pierwszym jest krem z serii ceramidowej. On mnie oczywiście zaciekawił, bo zakochałam się w cerum z ceramidami. To w ogóle ceramidy są bardzo ciekawym, bardzo ważnym składnikiem w kosmetykach, który nie jest wcale tak bardzo popularny. Ten konkretnie to ceramidowy krem regenerujący z 5% prebiotykiem i 3% pantenolem. No i to jest wersja lekka konsystencja. Basic Lab ma często kremy z danej serii w dwóch wersjach. Lekka konsystencja i bogata konsystencja, co jest super, bo możecie idealnie dobrać to wrażenie, jakie daje wam krem podczas smarowania i później, wedle tego, no, jakie macie po prostu potrzeby i preferencje, co jest znakomite i nie widziałam żadnej marki kosmetycznej, która miałaby taką ofertę w sumie dla nas. Dla mnie działanie tego konkretnie kremu jest jak połączenie działania super nawilżającego kremu i serum z ceramidami, którego wcześniej używałam, więc po prostu, wiecie, dwa w jednym, idealnie. On się świetnie sprawdza pod makijaż i jakby bez makijażu też skóra fajnie wygląda. Ani nie jest ona super błyszcząca, ani nie jest super zmatowiona. Jest takie uczucie wygładzenia, bo właśnie to jest to, co dają ceramidy. One fizycznie są w ogóle nazywane cementem międzykomórkowym, więc one spajają, jakby wygładzają skórę, ale w sposób kompletnie dla niej naturalny, bo w skórze powinny być ceramidy. Chcemy, żeby były ceramidy. Inaczej skóra często jest łuszcząca się, sucha, ale też jest bardzo często wrażliwa. No i ja jako osoba z super wrażliwą skórą, wszystkie ceramidy po prostu, moja skóra
kocham. Jest naturalnie gładka, naturalnie zabezpieczona w sposób, który nie jest dla niej sztuczny. Bardzo często w kremach albo bazach pod makijaż, podkładach mamy silikony, które dają wrażenie wygładzonej skóry. No i to jest, można powiedzieć, nienaturalne wrażenie, bo to jest no, wypełniacz, który wyrównuje tą powłokę skóry, tak. Dlatego mamy to wrażenie tego takiego przyciągnięcia po skórze i że ona jest taka gładka, ale to nie jest dla niej dobre, naturalne, to nie sprawia, że ta skóra czuje się lepiej, bo jest wręcz zalepiona czasami i wiele skór źle bardzo na to reaguje. Ceramidy są naturalnym budulcem skóry, naturalnie spajają komórki, więc to wrażenie tej ochrony skóry jest prawdziwe, jest prawdziwe i naturalne. Polecam ten krem szczególnie osobom, które mają z jakiegokolwiek powodu skórę wrażliwą, ale też suchą lub z tendencją do przesuszania, o tak. Ten krem daje kopa takiego nawilżającego, ale też bardzo mocno ochronnie i regenerująco działa. No i też, tak jak mówiłam, no problem, jeśli chodzi o makijaż, nie ma żadnego tłustego filmu, to nie jest tak, że coś czujecie na tej skórze. No i drugi produkt, słyszałam, że ten jest takim hitem, że się po prostu wyprzedaje jak szalony, okej? Okay? To nie jest moja odpowiedzialność. To nie jest moja odpowiedzialność, że on znika po prostu z taką zastraszającą... z tak zastraszającym tempie! I jest to emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Zobaczcie, jest gigantyczna, wygląda jak normalnie mydło do całego ciała. I ja, jeśli miałabym wrażliwość skóry, miałabym z jakiegoś powodu... miałabym bardzo wrażliwą skórę na całym ciele, to totalnie myłabym tym się calutka, a ostatnio używałam jej do skóry po tatuażu. To jest emulsja, która nie ma w ogóle zapachu, słuchajcie, i możecie ją stosować nawet do skór, które właśnie są na przykład po zabiegach dermatologicznych, dla skór z AZS-em, po kwasach, po, wiecie, złuszczaniach, naprawdę, to jest niesamowite, jak wielkie to jest, ma super pompkę, co ja kocham na maksa, bo uwielbiam wszystkie produkty, które stoją mi na zlewie, muszą mieć pompkę, albo zostaną siłą przelane do tego, co ma pompkę, po prostu. Ta emulsja to produkt bardzo uniwersalny, nadaje się też bardzo dobrze, nie tylko do w sumie oczyszczania skóry, ale też do demakijażu. Ja używam na co dzień najpierw olejku, a potem właśnie emulsji, bo po prostu tak bardzo lubię, ale to nie jest tak, że jest taka potrzeba, bo ta emulsja naprawdę bardzo dobrze domywa, no i nie zostawia takiej, wiecie, gołej, bezbronnej, ściągniętej twarzy. Nie ma takiego dyskomfortu. Ona w ogóle też zawiera ceramidy, co jest dość unikatowe. Ceramidy są po prostu drogie, jeśli chodzi o taki dodatek do kosmetyków, a no tym bardziej rzadko się zdarza, żeby były one w produktach, które są zmywalne do mycia. I to też jest tak, że w ogóle nie da się przedawkować ceramidów, bo jeśli nawet i tak stosujemy kilka produktów z ceramidami na naszą twarz, to tylko po prostu bardziej pozytywnie działa na naszą barierę hydrolipidową skóry. O Boże, jak mi się powiedziałam, bo tak mnie tutaj zablokowało. Na barierę hydrolipidową skóry, tak? I przypomnę jeszcze raz, to nie jest koniec filmu, ale to jest koniec o Basic Lab, że na kod RLM macie 20% zniżki na nieprzecenione produkty. Ostatni produkt, o jakim chcę powiedzieć. No ja mam w dwóch wersjach, ale chodzi mi w ogóle o samą koncepcję i jakość tego produktu. To są po prostu dwie wersje zapachowe i są to, słuchajcie, jest to tak naprawdę naturalny balsam do ciała marki Hagi. I ja mam w dwóch wersjach smakowych, zapachowych i bardzo lubię ten, który jest malinowym chruśniakiem. To jest zapach malin. Kompletnie inny niż taki, jaki zapach malin zwykle jest w kosmetykach. Bo bardzo często jest taki, można powiedzieć, trochę spożywczy, taki trochę słodki, słodko-kwaśny, taki syntetyczny. A ten zapach malin jest bardzo wytrawny, bardzo delikatny i jest przepiękny. Zawsze się mylę, bo mam wrażenie, że przecież jak jest malinowy, to na pewno jest ten różowy bardziej. Wojtek nawet kiwa głową, jest w szoku, a nie ten szary. W tym szarym mam już w ogóle ledwo na dnie, ledwo wyciskam, a tego mam więcej, bo tego używam od niedawna. I ten jest w wersji wakacje na Bali i on jest, w ogóle jest napisane ogórek hibiskus bambus, a on dla mnie pachnie trochę jak taka herbata. Lubię te balsamy za to, że mimo, że nie mają pompki, są
ultra nawilżające. Zaczęłam je ich używać wtedy, kiedy jeszcze moja skóra była mega wysuszona, no bo był środek zimy i one dały radę bez problemu. Potrafię naprawdę czasami mieć taki problem, że smaruję się rano i godzinę po całym rytuale pielęgnacyjnym rano ja czuję ściągnięcie skóry, a przy używaniu tego balsamu, tych malinek zwłaszcza, bo od niego zaczęłam, to po prostu jak ręką odjął. Dwa razy posmarowana i super. Fajnie się smaruje, bo jest bardzo ten balsam taki, ma idealną konsystencję. Wiecie, czasami jest tak, że masła bywają takie, że trzeba się nim napracować, żeby szybko się rozsmarować, żeby nasmarować, a z kolei te lekkie konsystencje bywają takie na tyle wodniste, że one szybko znikają i nie czuć tego nawilżenia na skórze. No ale tutaj mamy idealnie wypośrodkowane to, jaki powinien być właśnie ten balsam, żeby się szybko smarował, ale żeby było tak bogato dla skóry. Bardzo zachęcające jest to, że te kompozycje zapachowe są, można powiedzieć, troszkę bardziej wytrawne, mniej takie, wiecie, owocowo, kwiatowo, słodkie, tylko coś takiego ciekawszego. I to doznanie zapachowe macie wtedy, kiedy się smarujecie, a potem już, wiecie, już wam nie przeszkadza w ciągu dnia i wiecie, nie czujecie sobie od ręki czy od czegoś, więc nie koliduje z zapachem perfum. No i ten zapach jest, można powiedzieć, taki trochę bardziej wytrawny. W każdym razie, jeszcze podkreślając moc nawilżenia, ale komfort, też, który dają te balsamy, to na pewno jest to, że ja też ich zaczęłam używać po prostu, to wyszło zupełnie przypadkiem, a potem robiłam już to regularnie, po prostu do rąk. Więc jeśli coś nawilża bardzo dobrze dłonie, ale zarazem nie przeszkadza tutaj w życiu codziennym, no to też już coś więcej wiecie na temat tych produktów. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i podzielcie się w komentarzu waszym ostatnim ulubieńcem. Bardzo chętnie zajrzę, co tam macie ciekawego, bo takie wymiany i polecenia kosmetyczne między nami, no to jest coś, co takie fajnie, wiecie, jest częścią ważną dla naszej społeczności. Dzięki, do zobaczenia, cześć!